Było to pierwsze zimowe wejście na Czantorię w krótkich gaciach i jak widać spotkało się z dużym zainteresowaniem. W wydarzeniu tym wzięli udział fani zimowych kąpieli z regionu, ale również z tych dalszych zakątków naszego województwa i nie tylko. Gdzieś tam pojedynczo w Polsce takie rzeczy się dzieją, wychodzą gdzieś tam na Śnieżkę w tych strojach. Na naszym terenie czegoś takiego jeszcze nie ma, a że jesteśmy największą grupą zimnolubnych z tej okolicy, to pomysł, żeby zrobić coś takiego i u nas. Czantoria, bo chyba taka najbardziej reprezentacyjna górka Beskidów, najbardziej rozpoznawalna, przez to też przyciągnęło na pewno większej ludzi spoza Beskidów, bo dużo już ze Śląska i w ogóle z całej Polski. Frekwencja dopisała, humor również, gorzej było z pogodą. Wieje, ale jest zdecydowanie za ciepło, byłoby na pewno przyjemniej, gdyby był lekki mrozik. Pierwszą edycję można zaliczyć do udanych, a organizatorzy już zapowiadają kolejne. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.